Golfa dostałem, przyczepka za grosze, a motor pół darmo. Opłacało się. Siemaneczko kochani, oto ja, oczywiście nieogolony, bo wczoraj byliśmy na trasie i pokazuję wam naszą piękną maszynę, którą to przywiozłem, jak widzicie, na przyczepce. Tą przyczepką nie jeździłem już od 7 lat bodajże, albo 6, a kiedyś ją sobie przygotowałem do przewozu motocykli, ponieważ zamontowałem sobie przednie koło specjalnie po to, żeby dało się postawić motocykl. Dospawałem sobie takie uszka, widzicie, na dwa pasy. No i patrzcie, co tu przywiozłem. Jest to naprawdę ogromny rarytas, zachowany w oryginale, jeszcze przykryty folią, ale za chwilkę będziemy to sobie odkrywać. Może już, kurczę, musiałem to przykryć, bo w nocy padało. W nocy padało, dlatego przyjechaliśmy wieczorem. Widziałem, że się zbiera na ulewę. Przykryłem sobie. Dzięki temu siedzonko jest suche. Silnik wygląda zdrowo. Zaraz wam opowiem. Zaraz więcej opowiem. Ja się muszę przebrać, bo motocykl jest trochę brudny. Mimo wszystko ja też się za chwilę wybrudzę, więc idę się przebrać i potem wam opowiem, co to jest za ciekawostka. Dobra, przebrałem się, jest ciepły, więc tak. Zaczynając od początku. Przyjeżdżam sobie do gościa. Gość mi mówi, że no, na zdjęciach wyglądało to inaczej oczywiście, że hamulec jest do zrobienia. Więc tak. Widać trochę skorodowany. To sobie tu lata wszystko. Hamulec powinien być o tak. I tutaj z dołu powinno być to trzymanie. Taka prowadnica podczepiona sobie tutaj. Facet powiedział, że to właśnie mu się urwało. Jak się urwało, no to wtedy wiadomo, pociągnęło. Pociągnęło sobie linkę, bo to wszystko przy hamowaniu poszło w tył. Tak. Linkę, przepraszam, przewód hamulcowy. Jak pociągnęło ten przewód hamulcowy, który był tutaj podczepiony, zobaczcie, to wygięło tutaj pompę hamulcową. Czemu wygięło? Ponieważ kurde nie była przykręcona tak, jak się należy. No, taka była lipa. Tu widać jakieś kurde kabelki luźne są od lampy. Tu też jakaś wtyczka, łańcuch, spójrzcie. Najlepszy hit forever. Facet mi mówi, że jeździł sobie nią 3 miesiące. Jak mógł jeździć 3 miesiące temu, jak łańcuch, kurde, tak skorodowany, chyba ze 3 lata stała w jakiejś tam kanciapie, zabudówce wilgotnej. Łańcuch, no, za mocno chyba naciągnięty, tak myślę. I co? Widać? Widać, tu kurde nie było nakrętki nawet, a on mówi, że mi jeździł bez nakrętki. Jak on mógł jeździć bez nakrętki, kurde, to wszystko by mu spadło, się rozsypało. Maszyna wygląda tak w miarę, kopał tam chyba z godzinkę. Kopał z godzinę, bo mówię mu, kurde, jak odpalisz ten wezny, jak nie, no to ciężki temat, nie? Bo umówiliśmy się, że motocykl jest w pełni sprawny, jak się okazało, no to widzicie, nie chciała nawet odpalić, tam prykała coś, pyr i tyle. No widać, że gaźnik przelewa, w mojej opinii, jak tam kopał, no to tu z tyłu, wiadomo, z tego przewodu filtra troszeczkę tam paliwo się lało. No i taka była masakra. W końcu mówię, dobra, weź się już gościu nie odpalaj, ja ją zabiorę, ale opuść mi tam trochę sceny, opuścił mi 300 zł. Szaleństwo, 300 zł mi opuścił, a ja kurde wziąłem grata, nie? No taka sytuacja. Przyjechałem do domu, zrobiliśmy ze 150 km. Ona sobie troszeczkę odpoczęła, kopnąłem 6-7 razy, no i odpaliła, silnik nie klekocze, silnik jest zdrowy, ale co, mówił mi, że wymieniał tutaj filtr oleju, nawet na potwierdzenie tego, spójrzcie, dał mi
dał mi zestaw uszczelek nowy, bo mówił, że kupił cały zestaw ze względu na po prostu no na tą jedną uszczeleczkę, którą trzeba założyć. Ale co, jak ja odpaliłem motocykl, ona sobie pochodziła tam z pół minuty, 40 sekund, czuć było energię, że silnik chce się zbierać, ale coś tam kurde z tym gaźnikiem nie gra i no nie była to praca poprawna. Po zgaszeniu patrzę, kurde, a tu kałuża oleju na przyczepce, nie? Myślę, co to kurde jest, jakaś dziura czy co tam grane. Patrzę, a to co? Nie wiem, czy to zobaczycie. Kurde, z filtra leci. Z dołu, tutaj, z tej, tutaj jeszcze kapnie. Przed chwilą kapnęło dosłownie, tutaj, stąd. Tam leci z tej obudowy. Nie wiem, co tam jest narobione, ale gościu mówi, że to wymieniał, to co. Co on z tym zrobił, że to kurde leci. Masakra normalnie. Też mówi, że zmieniał te wężyki, także nie wiem, czy to tu wszystko jest poprawnie, czy nie. Będziemy sprawdzać, będziemy to diagnozować. No zobaczymy za chwilkę, ja sobie muszę teraz ściągnąć z mojej magicznej przyczepki. Kurde, jak macie jakieś stare kurde rzęchy, nie? Jak macie stare rzęchy jakieś, które u was stoją, leżą, niepotrzebne wam, na złom tego nie oddajecie, bo szkoda, sentyment macie, kurde, sprzedajcie mi to za pół darmo. Ja to może odpalę, może coś z tego zrobię, jak nie, to postoi, a kurde, po co się ma marnować? No taka sytuacja, tak jak ten rzęch, kurde, widzicie. Stał, kurde, się marnował, pewnie 5 lat stała. Po tym oto sugerują tutaj na przykład te tarcze i tamten łańcuch. 5 lat stała, kurde, nieużywana, teraz tego ani odpalić, ani kurde nic, bo trzeba przeglądać problemy. Także jak motocykl ma się marnować, w zimnym stać, kurde, na wilgoci, tylko się psuje. Jak macie motocykl poszanowany, no to jest okej. W ciepłym sobie trzymacie, albo go w domu chociaż, albo w piwnicy, albo w garażu. Ale w tych kanciapach, kurde, na podwórku to jest tragedia, nie? Tragedia. Dobra, ja go ściągam i działamy dalej. Paliła, gazu nie dodaje. Nie chcę wychodzić tak na wolnych. Najwyżej tu gaśnie za chwilę. Silniczek nie klepocze. Olej kapie. Kopci troszeczkę. Niech się rozgrzeje. Oleju aż tam tyle nie wykapie, żeby miało zaszkodzić. A później to sobie będziemy uszczelniać. Podejrzewam, że to pierwsze odpalenie, kurde, od 5 lat, także na spokojnie, bez gazu. Olej musi się troszeczkę wymieszać, niech ten cały szlam się ruszy, kurde, z ziemi, bo chcę go zlać, tak? Chcę go zlać, wlać nowy olej, uszczelnić tamto, ale mówię, musi się to rozruszać. Chwileczkę odpalałem tutaj, no tak jak mówię, był problem z gaźnikiem. Jeszcze słychać, że trochę pierdzia, tego gaźnika nie wyciągałem, nawet nie czyściłem. No po prostu tu przelewa to, tak? Trochę kopci, dzisiaj jest zimno, także ciężko stwierdzić, czy to para po prostu z powietrza, czy dym, ale no nie jest biały. Zobaczymy później. Na razie to jest najdłuższa praca tego motocykla. Zobaczcie, już 2,5 minuty wkacuję. Wczoraj udało mi się go odpalić tylko na 30 sekund. A dzisiaj już jest tak w miarę. Tłumik jest luźny. Tu widać. Troszeczkę tu lata, hałasuje, obciera. Gumy wybite, no trzeba to pozmieniać, kurde, nie wiem ile tego oleju tam jest, na razie kapie, to jest. Dobra, gaszę.
kopci, więc to była, więc to była po prostu para. Trochę wykapało. Reakcja na gaz. Ładnie. Sprawdzimy sobie poziom oleju. W KTM-kach wiadomo, trzeba troszkę odpalić, wtedy sprawdzać olej. Ja tu tak wstępnie widziałem. Sprawdzamy, ile tam, ile jest na bagnecie. Widać? No nie wiem, czy widać, ale jest tutaj do minimum. Minimum, czyli jest git. Minimum to jest git. Było minimum, czyli jest git. Ja już sobie popuściłem z dołu śrubę. Tutaj spuszczę. Postawiłem puszeczkę. Chcę sobie spuścić ten olej. Zobaczymy, jak to wygląda. Czy są jakieś wiórki, opiłki. Kurde, to jest, nie idzie odkręcić jeszcze. Masakra, się tu będę babrać. Idę po klucz płaski, żeby nie tą nasadówką. Mam klucz. Zakładam, odkręcam. Jak pójdzie lekko, to... O, idzie lekko. Teraz mi wypadało chwycić rękę, odkręcić. Odkręcam sobie. Widać, że odkręcam. Chyba już jest. Dobra, wyciągamy. Kra! Ach, udało się zmienić. Udało się zmienić puszeczkę. Myślałem, że puszeczka wystarczy. Jak to minimum. A jednak nie wystarczyło. Jeszcze trzeba przechylić filterek. Ten pierwszy. Coś tam jakby było, ale zaraz zerknę tam paluszkiem. Paluszek włożony. I próba. Kapię sobie już nawet obok, bo to już końcóweczka. Nie, opiłków nie było, tylko brud. Olej stary. Dobrze, w ogóle zobaczcie, jak ten olej wygląda. Kurde, masakra. W starym dieslu byłby lepszy. Poważnie wam mówię, że kurde, ludzie jak wymieniają w starych dieslach, samochodach takich, co kurde, wiecie, chrupkach na dojazdy, to mają lepszy olej. Także on mi mówił, że ten chłopak, co sprzedawał, mi mówił, że zmieniał, nawet nie mówił, że zmieniał filtr, tylko że zmieniał podkładkę filtra, więc filtr może być stary nawet. No ale co, stary olej kurde wlał z powrotem na górę. No widać, że nie mógł jeździć, bo przecież kapało, tak? No to jeździć nie mógł, skoro kapało. No to może mu tam coś kapało delikatnie, nieszczelność była, zmienił sobie uszczelkę, a że on kurde ma samochody diesle, bo miał tam samochody diesle, to może kurde stary olej wpierdzielił. Jak wiadomo, motocykl musi być zawsze lepszy, nie? Do motocykla, panowie, lejcie zawsze olej lepszy niż do swoich samochodów, wtedy wam będzie służyć. A z takim olejem, no to nie ma szans, dlatego widzicie, tu konieczna była wymiana. Plamą się nie przejmujemy, zaraz to kurde ogarnę, piaskiem zasypię i będzie baja bongo. Dobra, muszę teraz go sobie jeszcze przechylić, żeby te resztki zleciały i później ten filtr odkręcić, ale ten filtr chyba już nie dzisiaj. Bo chcę go sobie troszeczkę obczyścić oleju. I tak jeszcze nie mam kupione. Także postoi sobie tutaj kilka dni bez oleju. Jeszcze tam może jakąś płukankę zrobię, bo po takim oleju by się przydała płukanka. Także muszę kupić płukankę, muszę kupić olej, muszę kupić filterek. I wtedy będziemy to sobie zmieniać. Trochę ją umyłem. Tutaj był taki mech, pamiętacie, już go nie ma, tylko co tu jest, widać, brokat. To jest normalnie brokat. Ktoś sobie zrobił brokatowy błotnik. Taka była wizja. Ogólnie, no co, nie narzekam. Kupiłem motocykl, jest fajny. Jestem zadowolony. Spójrzcie, umyta to się kurde zaraz inaczej prezentuje. Pokażę z drugiej strony. Widać. Zdjąłem sobie ten paskudny, zardzewiały łańcuch. Muszę jeszcze zdjąć zębatkę, obczyścić. Tak jak mówiłem, zmienić filterek, tam uszczelnić.
zaleję sobie na początek jakimś najtańszym olejem, odpalę silnik, pojeżdżę nim godzinkę, dwie, ten tani olej, który będzie, wypierdzielę, wyleję i później już zaleję takim olejem, jak się powinno. No wiadomo, chcę zrobić takie przepłukanie, przeczyszczenie silnika po takim postoju, żeby to po prostu wszystko się przeczyściło i z tym olejem, który będzie wlany tylko po to, żeby przeczyścić, wyciągnę ten cały syf. W sumie no myślę, że tam nie ma dużego bałaganu, ale na pewno troszeczkę brudu tam w tym silniku jest, dlatego chcę to sobie przepłukać właśnie olejem. Tak to wymyśliłem. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam. Cześć.